Ci ludzie przyciągają przedmioty. Nikt nie wie dlaczego. Dziś opowiemy o niesamowitych zdolnościach magnetycznej rodziny. Zbiorowe gwałty w brzegu, wstrząsające wyznanie nastolatki. Już za chwilę. Witam w Express TV. To nowy program, w którym pokazujemy prawdziwe życie. Mamy dla Was historie dramatyczne, mamy też i zabawne. U nas nie ma fikcji. To, co pokażemy, zdarzyło się naprawdę. To niesamowite, ale wśród nas są magnetyczni ludzie. Pan Jan i jego córka mają nadludzkie zdolności. Przyciągają prawie wszystkie przedmioty. Zobaczcie sami. Jan Hatłas nigdy nie przypuszczał, że w jego ciele ukryta jest niezwykła siła pozwalająca przyciągać różne przedmioty. Gdy po raz pierwszy 5 lat temu zobaczył ten fenomen, sam spróbował. Efekt był zdumiewający. Pierwszy raz to zobaczyłem w telewizji, jak ten pan Guć pokazał tą szablę na ręce, no i tu żelazko. No i sobie wziąłem w domu, zaraz przystawiłem tak samo dla zabawy takiej. Patrzę, mi się już trzyma nóż, widelec. Zatem przychodzi znowu żelazko, trzyma się. Niezwykłe zdolności ma także córka pana Jana, Teresa. U niej, tak jak u ojca, tajemnicza siła kumuluje się tylko na piersiach i ramionach. Trzymają mi się prawie wszystkie przedmioty. Porcelana, szkło, metal, pieniądze. To by się przydało. No co jeszcze? Plastik. Praktycznie wszystko. Niezwykłe zdolności mają doskonałe zastosowanie w codziennym życiu. Można je wykorzystać w zwykłych zajęciach domowych, choćby przy myciu naczyń. Unikam pokazywania gdzieś w towarzystwie swoich tak, tych właściwości przyciągających. W swoim gronie ścisłym, tak, czasami dla żartu. Przyciąganie przedmiotów nie jest wyłącznie cechą pana Jana i jego córki. Tę niezwykłą umiejętność prawdopodobnie odziedziczył po swoim ojcu. Także najmłodsi członkowie rodziny zostali obdarzeni tajemniczą siłą. Na razie jest ona niewielka. Te redkie rzeczy to już wiem, że już dawno się trzymają. To już... No badam, czy mam coraz większą siłę. Czym wiek starszy mam, to czuję, że mam większą siłę przyciągania. O tym, jak wielka jest siła, którą posiada pani Teresa i pan Jan, może świadczyć fakt, że przyciągają oni przedmioty nawet o dużej wadze. No się dziwują, że dlaczego ja takie coś mam o sobie. No ja nie wiem też dlaczego. Tajemnicza energia, którą oboje mają, uśmierza czasami ból głowy, bóle reumatyczne czy bóle serca. To mi samo jakoś przychodzi, że nie muszę trenować. Tylko no, chcę wiedzieć, co jeszcze więcej utrzyma. No to sobie przykładam coraz to ciężejsze przedmioty. Pan Jan i jego córka opowiedzieli o swoich zdolnościach i księdzu, i lekarzowi. Nikt nie potrafił im pomóc. Wszyscy byli bezradni. Bóg się do mnie spuściło, a jeden nie. To wstrząsnęło mieszkańcami brzegu. Agnieszka pierwsza odważyła się mówić o zbiorowym gwałcie. Dramatyczne wyznanie już za kilka minut. Mężczyźni z niewielkiego miasteczka w Australii stwierdzili, że trzeba się chwalić tym, co ma się najlepszego. Miejscowi przedsiębiorcy w nietypowy sposób zareklamowali więc swoje interesy. W miasteczku Taylorsford w pobliżu Melbourne w Australii tradycja miejscowego handlu i biznesu jest bardzo silna. W zeszłym roku miejscowi przedsiębiorcy spotkali się po to, aby stworzyć niezwykły kalendarz. Miał on promować ich małe firmy. Początkowo miał być to tylko dowcip, żart fotografa i kilku jego kolegów. Jednak gdy na skutek wielkiego zainteresowania podwojono nakład kalendarza, żart przemienił się w lokalną sensację. Uważałem, że to był świetny pomysł. Świetny pomysł na zabawę i na rozbawienie każdego. Nie miałem żadnych oporów. Mogę powiedzieć tylko tyle, że jeśli masz co pokazać, to dlaczego masz się tym nie pochwalić?
Najbardziej popularne zdjęcie przedstawia właściciela baru i hotelu Lakeview, który niemalże stworzył swój fanklub. Najpierw jednak musiał przekonać do tego swoją rodzinę. Ja się tym w ogóle nie przejmuję, ale bardzo to martwi moją córkę. Ona ma 15 lat i uważa, że te zdjęcia są odrażające. Nawet na nie nie patrzy. Gdy zdjęcia ukazały się w lokalnej gazecie The Age, to nawet nie zerknęła na nie. No, ale ona ma 15 lat. Kiedyś to zrozumie. Spójrzmy na to zdjęcie. Czy na pewno córka Johna kiedyś to zrozumie? Jason Olivier, miejscowy zmywacz okien, nie ma takiego problemu. Jego córka ma dopiero 6 miesięcy. Mimo że jego brat i wspólnik wycofał się z tego zdjęcia, to i tak przyciąga ono uwagę i wzbudza emocje. Mieliśmy kilka zamówień, aby myć okna na Golasa, no ale tego byśmy nigdy nie zrobili. Czy ja bym to zrobił? O nie, moje ciało nie jest wystarczająco dobre. To jednak nie przeszkadzało tym, którzy zdecydowali się pozować. To zdjęcie było robione u mnie w domu. Jestem bardzo z niego zadowolony, bo na przykład to drzewo wyglądało wtedy na takie małe, a teraz jest już takie duże. Widzisz, jaki tu jestem szczupły? Czy uwierzyłbyś, że ważę 120 kg? Wydawało mi się, że w tym kapeluszu i w okularach nikt mnie nie rozpozna, ale stało się inaczej. No i dobrze. Myślę, że najlepsze jest zdjęcie Johna w hotelu. To na stole bilardowym. Wygląda tam jak ropucha, ale jest świetne. Większość pozujących mężczyzn była zadowolona z rezultatów. Świetnie to wyszło, dobrze wyglądam, tylko moje włosy są trochę potargane, ale jestem z tego naprawdę zadowolony. Bohaterowie z kalendarza przyznają, że nigdy nie spodziewali się, że wywoła to takie zainteresowanie, a fotograf ma już nadmiar chętnych do pozowania na następny rok. Są wspaniali. Ten mi się podoba. To właśnie cały on. To jest świetne. Cały nakład kalendarza na następny rok, zanim się jeszcze ukazał, został sprzedany. Trzeba przyznać, że czego jak czego, ale odwagi australijskim mężczyznom nie brakuje. W ciągu 2 miesięcy w Brzegu brutalnie zgwałcono kilka kobiet. Bandyci byli bezkarni. Dopiero Agnieszka przełamała strach i opowiedziała o koszmarze, który przeżyła. Dla mieszkańców Brzegu to był szok. Tych młodych mężczyzn znało tu wielu. Nikt jednak nie wiedział, że to grupa brutalnych gwałcicieli. Przez ostatnie 2 miesiące porywali kobiety i urządzali dzikie orgie. Jedną z nich jest Agnieszka, 18-latka zgwałcona przez 3 bandytów. Dramat zaczął się, gdy Agnieszka wsiadła do auta swoich znajomych. Obiecali, że zawiozą ją na dyskotekę. Ci jednak wywieźli ją na opuszczone lotnisko. Słoniec mnie zgwałcił od tyłu, po prostu kazał mi usiąść na sobie. W sumie ja miałam się nawet siły bronić, cały czas mnie trzymać za ręce, bo on szarpał w samochodzie, bo po tym samochodzie latałam cały czas. Później garaż w samochodzie powiedział, nie, ja chcę od przodu. I ten trzeci tak samo. Tylko w tym jest, że 2 się do mnie spuściło, a jeden nie. Do tej pory oprócz Agnieszki na policję zgłosiło się 6 innych kobiet w wieku od 17 do 45 lat. Gwałciciele szukali swoich ofiar w brzeskich dyskotekach. Kobiety pojono alkoholem, faszerowano narkotykami, po czym zaczynały się zwyrodniałe zabawy. Oddawano na nie mocz, wkładano im między nogi butelki. Często ofiary były bite. W celu zmuszenia do kolejnego stosunku którejś z kobiet, czy powiedzmy do pomożenia sprawcy, aby był zdolny do kolejnego stosunku, a więc powiedzmy tak zwanej laski, prawda? Kobiety tą zmuszano siłą za włosy, jeśli stawiała opór. Niektórym kobietom udawało się uciec, gdy oprawcy byli oszołomieni narkotykami i alkoholem. Koszmar Agnieszki trwał jednak przez całą noc. Po wielokrotnym gwałcie odwieźli ją do domu. Kiedy mnie odwieźli do domu, po tym wszystkim, to jeszcze Garo sam mnie powiedział, no Agnieszka, nic się nie stało, może jakiś prezencik przydałby ci się kupić, zapomnij o tym, świetnie zabawiliśmy się. On mówi, nie baś pierwsza, ani ostatnia. On mówi, dopiero zabawa się tutaj zaczyna w ogóle.
7 podejrzanych mężczyzn trafiło za kratki. W chwili aresztowania policja znalazła przy nich amfetaminę i haszysz. Nie udało się jednak złapać szefów gangu, a matki zgwałconych córek są zastraszane i zmuszane do zmiany zeznań. Ja w tej chwili pilnuję córki, mało z domu wychodzę, a jak idę, to mam serce w gardle. Muszę jej pilnować i muszę ostrzec i nie wszystkie matki wiedzą, żeby wspólne były ze mną, żeby były razem i żeby wiedziały, że wspólnie możemy się przyczynić do zlikwidowania takiego procederu, takich gwałtów i takie w mieście takiej sytuacji, jaka jest w tej chwili. W Brzegu mówi się, że w małych miasteczkach nie można liczyć na sprawiedliwość. Kto ma pieniądze, ten ma i plec, prawda? I wypuszczają, tak nie powinno być. Jemu powinny obciąć to narzędzie. A za małe dziecko, które jest podającym gwałcą, to bym powiesiła na pierwszych galędzi. Bo to nie mężczyzna, który się bierze za dziecko. To jest podłość, nieludzkość. Agnieszka przestała chodzić na dyskoteki. Zerwała wiele znajomości, także ze swoim chłopakiem. Codziennie śni jej się tamta noc na lotnisku. Być może to wydawać, że było, jest, minie. On to tak się tylko tak mówi, niby, że się o tym zapomni. On to wcale nie jest tak łatwo o tym zapomnieć. I to po prostu zostaje w psychice do końca życia. Ten koszmar wydarzył się w małym miasteczku, gdzie wszyscy raczej się znają. A jednak milczenie trwało tak długo. Poprawczak za morderstwo to za mało. Za winę dzieci muszą zapłacić także rodzice. Ile warte jest życie kochanego dziecka? Już jutro w Express TV. Obejrzeliście pierwsze wydanie nowego magazynu Express TV. Kolejne prawdziwe historie codziennie o tej samej porze. Pamiętajcie o Express TV.